kto tak naprawdę stoi za wzrostami na Bitcoinie i co to może dla nas oznaczać. Banki dostają coraz więcej władzy i możliwości do tego, aby rozprowadzać kryptowaluty. Analizując rynek, dlaczego powinniśmy zawsze sprawdzać, co się dzieje w Chinach. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotykamy się tutaj regularnie już od około 3 lat i co weekend kupujemy za 2 dyszki Bitcoina, za drugie 2 dyszki kupujemy wybranego altcoina. Wszystko monitorujemy w narzędziu Coin Tracking i sprawdzamy, czy inwestowanie z tak małym kapitałem ma w ogóle sens oraz sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować. W Bitcoina czy może w altcoin, a jeżeli tak, to kiedy? Na obecną chwilę zainwestowaliśmy 5960 zł. Jeżeli dzisiaj byśmy całe portfolio nasze sprzedali, mielibyśmy 9371 zł, co by nam dało 3411 zł zysku. Jednak oczywiście tego nie sprzedajemy. Zaczęliśmy w teoretycznie, to jest istotne myślę dość, że zaczęliśmy teoretycznie w najgorszym możliwym momencie, ponieważ tuż przed pęknięciem bańki w 2017 roku. Więc podsumowując, inwestując długoterminowo w Bitcoina i w kryptowaluty, uśredniając cenę zakupu, czyli używając strategii DCA, mamy naprawdę spore szanse na zyski. Oczywiście, czy tak będzie wiecznie? Zapewne nie. Jednak, biorąc pod uwagę cykliczność Bitcoina i cykliczność kryptowalut, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, w jakim momencie teraz jesteśmy. Dlatego też nie sprzedajemy i będziemy rozmawiać faktycznie o prawdziwych zyskach, o tym, kiedy będziemy się cashować, myślę za jakieś kilkanaście jeszcze miesięcy. Więc wszystko, co najlepsze, moim zdaniem, przed nami. A dzisiaj oprócz standardowo analizy wykresów mam dla Ciebie kilka dość istotnych informacji, ponieważ mamy dzisiaj dane, które pokazują nam, kto stoi za wzrostami na Bitcoinie. Mamy też informacje o kolejnych bankach, które zaczynają i mają coraz większy wachlarz możliwości do tego, aby sprzedawać kryptowaluty swoim klientom. I dodatkowo w Chinach także mamy coś poniekąd niepokojącego i choć bezpośrednio nie dotyczy to kryptowalut, to pośrednio może mieć na ten rynek bardzo duży wpływ. Zanim jednak przejdziemy dalej, że na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, pamiętaj także, żeby zostawić dzwoneczek, ponieważ wtedy YouTube będzie mógł Cię powiadamiać o najnowszych wideo. Natomiast pamiętaj także, to nie są porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki ruch na CoinGecko i Bitcoin, widzimy, odreagowuje, mamy ponownie 16 tysięcy dolarów po ostatnich spadkach dość gwałtownych, to jednak zdecydowanie widzimy, że wciąż kupujący są. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Bitcoina i o w ogóle o mentalność na rynku, także do tego dzisiaj przejdziemy. Ethereum wciąż w okolicach 460 dolarów, właściwie bez większych zmian, natomiast na rynku mamy sporo dzisiaj zwycięzców. Co prawda nie są to jakieś gigantyczne wzrosty, ale jak możemy zauważyć, sporo projektów z DeFi, tak jak Aave, Solana, Uniswap, Compound, Ocean Protocol, Yearn Finance, Synthetics, Kyber czy inne, czy Band Protocol, wszystkie dzisiaj na bardzo fajnym plusie. A to oznacza, że w stosunku do Bitcoina altcoiny warto było mieć. Jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni i raczej szukamy większych trendów średnio do długoterminowych, jeżeli chodzi właśnie o altcoin season. Zanim jednak przejdziemy do wykresów, zajmijmy się naszymi standardowymi zakupami. Dzisiaj skupujemy za 20 zł 32 705 satoshi. Altcoinem, jakiego dzisiaj ponownie dokupujemy, ten sam, który był dokupiony tydzień temu, jest to Polkadot. Pomijając już, jak dobrym fundamentalnie projektem jest Polkadot, to z czystej analizy technicznej wynika, że mamy tutaj właśnie korektę, która zaliczyła 88% FIBO. I jak możecie zauważyć, tutaj zdarzyło się to tutaj i tutaj już dwukrotnie, więc być może mamy tutaj już podwójne dno, a poziom 88% jest także poziomem, który ja dla siebie bardzo często obserwuję, zwłaszcza podczas korekt po tak dużych wzrostach. Niedawno rozmawialiśmy o kryptowalucie Band, ponieważ zaliczyła ona dokładnie 88%. Dzisiaj widzimy, że także Polkadot zalicza ten
poziom. Nie oznacza to oczywiście, że cena w Bitcoinie nie może pójść niżej, aczkolwiek dla mnie jest to po prostu sygnał na to, że teraz prawdopodobieństwo krótko do średnioterminowych wzrostów na Polkadot jest po prostu spore. A wciąż dobierając kryptowaluty do naszego portfela, właśnie o to chodzi, żeby nie strzelać w ciemno, ale mieć dla siebie kilka narzędzi, które przynajmniej zwiększą twoje prawdopodobieństwo i dadzą ci lepsze wejścia w rynek. Nie idealne, ponieważ moim zdaniem jest to ultra trudne i udaje się być może dla 0,0001% osób na tym właśnie rynku, aby wchodzić idealnie, ale też zapewne nie za każdym razem. Myślę, warto sobie uświadomić, że na tym rynku nie chodzi o to, żeby trafiać w same dołki i trafiać w same górki, ale żeby po prostu nauczyć się według swojej strategii zbierać zyski po drodze, ponieważ tych okazji jest mnóstwo, a górka i dołek zdarzają się tylko raz. Do tego też możemy zauważyć, że 88% FIBO na Polkadot mamy tutaj wcześniejszy opór, teraz wsparcie. Jak będzie, zobaczymy. Jednak z mojego punktu widzenia jest to po prostu dobry moment na zakupy. Dzisiaj Polkadot kosztuje 27 766 satoshi. Więc dzisiaj kupimy 1,1778 Polkadot. Ja tutaj mam 100 000 satoshi, kupię za wszystko 3,6 Polkadot. Zakupione, jednak na coin tracking wpisujemy standardowo równowartość 20 zł, tak żeby statystyki się nam po prostu zgadzały. Więc dodajemy obie transakcje dodane za dwie dyszki, lecimy dalej. Na wykresie Bitcoina widzimy chwilowy oddech po wybiciu, dobiliśmy do 16 500 dolarów, jednak jak możecie zauważyć, tutaj to wsparcie, które nam tutaj otworzyły te wierzchołki, jest na ten moment cały czas utrzymywane, więc póki co z punktu widzenia analizy technicznej, owszem, mieliśmy tutaj spadek do 15 tysięcy, o okolice 15 600 dolarów, to jednak knoty się bardzo szybko powyciągały, jest to interwał 4 godziny. Jednak myślę, że jeżeli chodzi o Bitcoina, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestowanie w Bitcoina long term, warto zaglądać na interwał tygodniowy i tutaj szukać dla siebie jak najwięcej wskazówek. I tak jak rozmawialiśmy już kilkukrotnie ostatnio, 21 średnia krocząca dla Bitcoina jest momentem kluczowym. I moim zdaniem korekta wisi w powietrzu i to korekta, która pozwoli nam ponownie przetestować tą pomarańczową linię, która jest średnią kroczącą 21, czyli średnią ceny z ostatnich 21 tygodni. W okresie, kiedy zaczyna się hossa, zauważ, jest to idealny moment na ewentualnie powiększenie swojego portfela właśnie na takich korektach. A te korekty sięgają 30-40%. Jednak jeszcze chciałbym wyciągnąć tutaj jeden wniosek, którym z Wami się nie podzieliłem, ponieważ zauważ, jaki jest kierunek tej średniej kroczącej podczas hossy i zwróć uwagę, że nie tylko ten kierunek się nie zmienia praktycznie do pęknięcia bańki, ale także zauważ, że cena nie wychodzi poniżej. A dzisiaj, jeżeli historia miałaby się powtórzyć, co uważam jest dość prawdopodobne, zaliczenie średniej kroczącej, a właściwie tej ceny, na której na obecną chwilę się znajdujemy, jest to 11 322 dolary, i według tej mini strategii nie zejdziemy już poniżej podczas całej hossy. Więc na ten moment mam ustawiony oczywiście zakup na w okolicach 12,5 tysiąca dolarów na ewentualną korektę, aczkolwiek myślę, że w tym lub w następnym tygodniu zdejmę swój order na poziomie 9700 i będę szukał wejścia gdzieś indziej. Oczywiście to jest Bitcoin, ten rynek jeszcze nie jest aż tak płynny jak na przykład rynek złota i tutaj kolejny czarny łabędź, jakim teoretycznie mogą być jakieś większe zawieruchy w Chinach, mogą sprawić, że faktycznie te spadki będą dużo, dużo niższe. Jednak osobiście dla siebie nie uważam tego za zbyt prawdopodobne i raczej spodziewam się właśnie korekt w okolicach 30% i w tych momentach będę łapał dla siebie kolejne okazje. Jeżeli chodzi o wykres chciwości i strachu, cały czas extreme greed. Jeżeli widziałeś moje wideo z 5 indykatorami na temat tego, w jaki sposób znajdować idealne momenty na zakupy, wiesz dobrze, że moim zdaniem to nie jest po prostu moment na zakup. Oczywiście jest to wciąż środowisko na potencjalne wzrosty dobre, ponieważ mamy tutaj swojego rodzaju FOMO, aczkolwiek jest tutaj po prostu zbyt duże ryzyko nagłych spadków, nagłej korekty i tego, że gracze, którzy zakupili niedawno, 2-3 tygodnie temu swojego Bitcoina, dzisiaj będą chcieli się cashować, więc wszystko z głową. Natomiast jeżeli chodzi o Ethereum, na ten moment trzymamy bardzo fajnie wsparcie w okolicach 460 dolarów. Osobiście uważam, że tak szybko jak wybijemy się z tego tutaj kanału wzrostowego, którego jak możecie zauważyć idealnie respektuje cena Ethereum, myślę, że sprawy potoczą się dość szybko i Ethereum zaliczy naprawdę bardzo ciekawe wzrosty i być może performance Ethereum będzie lepszy niż
niż samego Bitcoina. Właściwie sama to liczę, ponieważ jak wiecie, od dłuższego czasu już cały czas, no może nie codziennie, ale staram się bardzo często kupować Ethereum, cały czas uśredniam cenę zakupy i mam zamiar to robić do momentu, aż przekroczymy $500. W jednym z następnych materiałów zrobię materiał, gdzie porozmawiamy o prognozach tego, co ja uważam jest prawdopodobne, że się wydarzy na końcu właśnie tej hossy i jaki ja dla siebie ustawiam ewentualne ceny, choć same ceny, jeżeli chodzi o moje inwestycje, nie są głównym czynnikiem do tego, aby z tego rynku wyjść. Raczej szukam tutaj danych płynących z blockchaina, ale także tym na tym kanale będę się z wami dzielił. Jeżeli spojrzymy na wykres dominacji altcoinów, zauważcie, że na ten moment cały czas konsolidujemy tutaj poniżej tej linii oporu, co oznacza, że oczywiście mamy chwilowy oddech, chwilową przerwę dla altcoinów, ale to nie wygląda źle dla Bitcoina i dla jego dominacji. Raczej myślę, że jest to kolejna cisza przed burzą i przy kolejnych wzrostach na Bitcoinie dalej będziemy szli tutaj w dół. I jak wiecie, jak dzieliłem się z wami w ostatnim materiale, jeżeli dojdziemy do poziomu 32%, tutaj będę szukał wejścia na większej ilości altcoinów. Póki co wyszukuję pojedyncze projekty, patrzę i szukam korekt rzędu właśnie w okolicach 90%, ponieważ historycznie były to bardzo dobre momenty na zakupy, chociażby nawet krótkoterminowo, żeby sflipować swoje altcoiny na Bitcoina i mieć jego po prostu więcej. Kto stoi za wzrostami na Bitcoinie? W ostatnim materiale rozmawialiśmy o tym, że za wzrostami nie stoi klient detaliczny, nie stoi ja czy ty. Dlaczego? Ponieważ Google Trends jasno pokazują, że dzisiaj zainteresowanie Bitcoinem jest dość słabe. Więc kto Bitcoina kupuje? I tutaj myślę, możesz się domyślić, że oczywiście chodzi o instytucje. Zauważ, że pomimo tego, że cena wyskoczyła ponad te 12-13 tysięcy dolarów, wyskoczyła powyżej ostatnich oporów, zauważ, jak bardzo szybko aktywowało się wielu poważnych traderów. Skąd my to wiemy? Oczywiście dane bezpośrednio z blockchaina, ponieważ pokazują nam one portfele, które trzymają ponad 10 tysięcy bitcoinów i zakupy, które czynią właśnie w tym okresie, w którym dzisiaj się znajdujemy. Te duże kółka tutaj zielone są to kółka świadczące o tym, że kolejne bitcoiny dorzucane są właśnie do tych portfeli. I zauważ, że są one dorzucane właśnie po tych cenach teraz. Dlaczego? Uważam, że analitycy właśnie z takich instytucji, chociażby z Grayscale, czy chociażby z takich instytucji jak MicroStrategy, oni cały czas patrzą na ryzyko. A patrząc chociażby na analizę techniczną, to właśnie przebicie się poprzednich oporów, bardzo silnych oporów, następnie potwierdzenie i dalszy ruch w górę sugeruje nam, że jesteśmy w hossie. Dlatego też możemy zauważyć dość spory przypływ kapitału właśnie w kierunku Bitcoina. Dodatkowo potwierdza to także Grayscale, które po raz kolejny dokupiło Bitcoina. Właściwie w tym tygodniu, jeżeli się nie mylę, poczynili swój ostatni rekordowy zakup samego Bitcoina. I na tą chwilę, zauważ jak wygląda portfolio Grayscale, na tą chwilę mają Bitcoina o wartości 8,3 miliarda dolarów i następnie mamy pozostałe altcoiny. I tutaj być może jest dla nas wskazówka, w jaki sposób mieć całkiem niskie ryzyko w naszym portfelu, a jednak potencjał wzrostu wciąż wysoki. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jesteś nową osobą na rynku, to zdajesz sobie sprawę, że na przykład 100% na Bitcoinie będzie wymagać dość sporej ilości kapitału, który moim zdaniem oczywiście się pojawi. Natomiast kusi nas tutaj to, aby wchodzić jednak w altcoiny, ponieważ jeżeli mamy market cap Bitcoina wielkości 300 miliardów dolarów i mamy altcoina wielkości 10 milionów dolarów, to tutaj jak widzisz potencjał wzrostów jest naprawdę bardzo duży. Ryzyko jest ogromne, ponieważ takie altcoiny wciąż są to bardzo niepewne projekty, to jednak potencjał tych wzrostów jest bardzo duży i bardzo często, zwłaszcza nowe osoby, kusi. I myślę, że jest to normalne, jednak mam nadzieję, że twój worek Bitcoina po prostu jest, przynajmniej część tego worka jest po prostu nietykalna. Dlaczego? Ponieważ jednym z błędów, które uważam, nowe osoby robią na tym rynku, jest właśnie używanie Bitcoina do inwestycji, a nie Bitcoina jako samą inwestycję. Ponieważ cały czas tutaj przeliczamy te satoshi, cały czas szukamy wejść w inne kryptowaluty, w altcoiny właśnie poprzez Bitcoina. Moim zdaniem jest to błąd. Co może się stać z 70 tysiącami bitcoinów, które rząd Stanów Zjednoczonych przejął z Silk Road? W ostatnim materiale rozmawialiśmy właśnie o tym, gdzie rząd Stanów Zjednoczonych stał się największym wielorybem, właściwie jednym z największych wielorybów dzisiaj na świecie bitcoina, jeżeli chodzi o pojedynczy portfel, ponieważ mają na swoim koncie 69 369 bitcoinów. Jednak rozmawiając w ostatnim odcinku właśnie o możliwościach, co może się z tymi bitcoinami wydarzyć, mamy już swojego rodzaju wskazówki, ponieważ Chain Analysis
Coinbase, czyli firma, która pomogła rządowi Stanów Zjednoczonych odkryć te bitcoiny, odkryć sprawców tego ataku hakerskiego na Silk Road i przejąć te bitcoiny, dzisiaj oferuje także pomoc w sprzedaży tych bitcoinów. Więc dzisiaj, jak możemy zauważyć, najprawdopodobniej odbędzie się bardzo niedługo jakaś licytacja lub jakaś może cicha sprzedaż. Oczywiście jak będzie, zobaczymy. Jednak ciekawostką jest to, że jest spora szansa na to, że w te zakupy zaangażują się takie firmy jak Square, Fidelity czy PayPal, ponieważ jak wiecie, te firmy cały czas budują swoje portfele Bitcoina. Jak możecie zauważyć, te ceny w ogóle dla nich nie są straszne. Tym bardziej, jeżeli pojawi się okazja wylicytować Bitcoina taniej, na pewno będzie tutaj gorąco. Więc można poniekąd się tutaj uspokoić, ponieważ raczej nie będziemy widzieć tutaj zrzutu na giełdy właśnie tych Bitcoinów, ponieważ chyba jest to jedna z najgorszych rzeczy, jaka mogłaby się teraz wydarzyć, ponieważ cena Bitcoina mogłaby bardzo mocno zanurkować. Oczywiście będę Was informował, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Kolejny bardzo ciekawy news, właściwie tych newsów mamy coraz więcej. Są to oczywiście newsy pozytywne dla ogólnej adopcji Bitcoina. Rozmawialiśmy już na przykład o banku w Singapurze, który już otwiera swoim klientom, którzy wchodzą na swoją aplikację mobilną, mają wbudowaną w tą aplikację możliwość kupienia kryptowalut na giełdzie. Właśnie, co ciekawe, giełdy bankowej. Mamy informację, że na Białorusi największy bank w Białorusi właśnie taką giełdę otwiera swoim klientom i będzie oferował tam kryptowaluty. Na tą chwilę jest to na rynek białoruski i na rynek rosyjski, jednak cały czas rozważają, na które jeszcze rynki wejdą. A na pewno to zrobią, ponieważ dzisiaj możemy zauważyć wyścig pomiędzy państwami, pomiędzy bankami, aby zdominować także ten sektor. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych SEC ponownie daje większy wachlarz możliwości bankom i nie tylko bankom, ale także różnym pośrednikom płatniczym, którzy są oczywiście zarejestrowani jako instytucje finansowe lub jako instytucje, które zarządzają finansami, będą miały możliwość otwierać giełdy, będą miały możliwość sprzedawać kryptowaluty i będą, co ciekawe, miały możliwość otwierać swoje własne giełdy. Więc wyobraź sobie, że niedługo będziesz mógł zalogować się na twoje konto, nie wiem, na PKO, Valiorze czy gdziekolwiek indziej i będziesz miał po prostu zakładkę giełda kryptowalut, wchodzisz tam i te środki, które masz na koncie, na swoim koncie zwykłym, którego codziennie używasz, będziesz mógł za ruchem palca przerzucić te środki na giełdę i nabyć kryptowaluty i oczywiście te kryptowaluty w swoim banku trzymać. Znaczy nie jest to piękne, ale pamiętajcie, nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Cały czas starajcie się, żeby przynajmniej większość tych kryptowalut była waszą własnością, a jest twoją własnością tylko wtedy, kiedy ty masz i tylko ty masz dostęp do kluczy prywatnych do twoich środków. Kolejna informacja, która dzisiaj jest dość trendy na Twitterze, jest to, że senator z Wyoming mówi, że trzyma bitcoiny. Jak wiecie, cały czas w Stanach oczywiście jest debata między politykami. Jedni uważają, że powinno się je zbanować, inni uważają, że są spoko, powinniśmy iść w tym kierunku, rozwijać ten temat i oczywiście wielu z nich także inwestuje. Jednak tutaj pani senator mówi coś bardzo ciekawego, dlaczego warto mieć bitcoina. Our own currency inflates. Bitcoin does not. It's 21 million Bitcoin will be mined and that's it. It is a finite supply. So I have confidence that this is going to be an important player in stores of value for a long time to come. Dokładnie, czyli to, o czym rozmawiamy cały czas na tym kanale, jest tylko 21 milionów Bitcoinów. Jest algorytm, który za tym stoi. Nie ma żadnego centralnego źródła, które zarządza całym rynkiem Bitcoina, więc tutaj zdecydowanie sprawia to, że jako aktywo deficytowe ma ono po prostu świetlaną przyszłość. Jednak najbardziej podoba mi się ten argument, że Bitcoina jest 21 milionów, jest jego ograniczona ilość, a jak dobrze wiemy, nasza waluta, dolar amerykański, cały czas inflates, czyli cały czas traci na wartości, cały czas inflacja idzie w górę. Dlatego właśnie ludzie szukają innych rozwiązań. Bardzo gorący news płynie do nas z Chin. Dlaczego? Ponieważ sam Xi Jinping blokuje IPO prawdopodobnie największego na świecie IPO w historii. Oczywiście chodzi tutaj o Ant Group, Jacka Ma, który chciał wejść na rynek, chciał wejść na giełdę, mając już 37 miliardów zaplecza gotowych inwestycji właśnie w ten projekt. I sam Xi Jinping się tutaj zaangażował. Jednak dlaczego? Ponieważ nie jest to istotne bezpośrednio dla Bitcoina, ale myślę, że zostawia nam pewne wskazówki, jak bardzo rządom zależy, żeby jednak robić nie do końca uczciwe rzeczy,
aby po prostu trzymać władzę. Ant Group zaliczana jest do fintech, czyli do oczywiście technologii finansowych, gdzie to poprzez aplikację Jack Ma wymyślił, oczywiście jego team, jego firma wymyślili, gdzie można przesyłać środki, gdzie można przesyłać pieniądze między użytkownikami bardzo łatwo, bardzo szybko, jednak wciąż scentralizowania. Aczkolwiek Xi Jinping widzi tutaj wyraźnie, że jest to bezpośrednie uderzenie w kontrolę pieniądza właśnie przez rząd. I dlaczego tutaj mamy dzisiaj wstrzymane IPO? Jestem mega ciekaw, w jakim kierunku się to rozwinie, kiedy kolejne banki będą oferować Bitcoina, kiedy kolejne miliony użytkowników będzie zakładało swoje portfele, co w tym wypadku będą gotowe zrobić rządy, aby to w jakiś sposób powstrzymać. W świecie tradycyjnych finansów zatrzymanie IPO jest po prostu możliwe. Pomimo tego, że zapewne zaplecze tego i przygotowanie kosztowało miliony, to jednak za pstryknięciem palca rządzący w Chinach może coś takiego zrobić. Co może zrobić dla Bitcoina? Myślę, wachlarz możliwości jest trochę mniejszy, ponieważ dalej Bitcoin jest zdecentralizowany, aczkolwiek próby będą. To jednak dzisiaj widzimy wyraźny sygnał, który płynie do nas z Chin i oczywiście zdaję sobie sprawę, że Chiny nie jest to może super kapitalistyczny kraj i raczej cechuje się dużą dozą komuny, to jednak dalej Chiny są bardzo ważnym graczem na tym rynku i to oni poniekąd w dużej części rozdają karty, więc na ten moment mam nadzieję, że jesteś świadom, że robiąc analizę, nie wiem, fundamentalną, robiąc analizę techniczną, warto także zrobić analizę chińską i patrzeć, co się dzieje właśnie w tym kraju, jeżeli chodzi o finanse, środki, kryptowaluty, czy chociażby e-yuana, czyli walutę cyfrową Chin. Mam nadzieję, że zdajesz sobie także sprawę, że 2021 rok, 2020 rok będą to lata przełomowe. Dlaczego? Ponieważ na tą chwilę kryzys się rozkręca i widzimy poniekąd, że rządom niekoniecznie zależy, aby gospodarki miały teraz się ponownie rozkręcać i raczej będziemy póki co jeszcze schodzić w dół. Jeżeli jesteś ciekaw, co rządy zaplanowały dla nas na rok 2021-2022 i dalej, jak będzie wyglądał nowy porządek świata, tutaj znajdziesz materiał, który dokładnie Tobie o tym opowie. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się, samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!